Kiesząc Olkan Berniker G35XX w bardzo szybkim tempie podbiła serca graczy na całym świecie. W cenie około 200-250 zł dostajemy fajny sprzęt, z powodzeniem emulujący gry ery 8- i 16-bitowej, a nawet możemy popykać w tytuły z pierwszego playaka. Niska cena urządzenia oznacza pójście na pewne kompromisy i to, co na pewno tu nie zagrało, to średnio udany system operacyjny. Firmware Bernika zapisany jest na dołączonej do zestawu karcie microSD i w bardzo prosty sposób możemy zmienić system operacyjny na coś zdecydowanie lepszego. Custom firmware Garlic OS, bazując na popularnym RetroArchu, znacząco poprawia stabilność działania emulatorów. Dodaje kilka nowych rdzeni, jak na przykład obsługę ScanVM czy DOSa. Pozwala automatycznie zapisać stan gry po wciśnięciu przycisku menu, co umożliwia nam później szybki powrót do zatrzymanego momentu. Sam interfejs jest bardzo przejrzysty, no i mamy mnóstwo opcji zmiany działania emulatorów. Instalacja Garlic OS jest banalnie prosta, ale będziemy musieli zaopatrzyć się w kilka niezbędnych przedmiotów, aby gładko przejść przez cały proces. Przede wszystkim potrzebna będzie nowa karta microSD. Noname dołączony do konsolki nie jest najwyższych lotów, więc warto wybrać jakąś markową kartę, najlepiej o większej pojemności. Ja będę używać 128 GB memorki. Dalej, niezbędny okaże się czytnik kart microSD oraz PC z dostępem do internetu. I to tyle, jeżeli chodzi o potrzebne przedmioty. Przechodzimy do komputera i zabieramy się za przygotowanie karty pamięci z custom firmwarem Garlic OS dla konsolki Bernik RG35XX. Zaczynamy! Z Patreona twórcy oprogramowania pobieramy dwa pliki o nazwie RG35XX, mikrokartę SD Image 001 oraz 002. Choć Garlic OS jest darmowym oprogramowaniem, to warto rozważyć wsparcie twórcy custom firmware'u, np. jednorazowym zakupem kawki poprzez coffee.com. Najniższy próg to niecałe 14 zł, więc donate nie zniszczy domowego budżetu. A jak już jesteśmy przy tym temacie, to jakiś czas temu uruchomiłem możliwość wsparcia kanału niewielką kwotą. I jeżeli podoba Ci się to, co robię, to śmiało można skorzystać z takiej opcji. Działają także super podziękowania, więc można wybrać i taką formę wsparcia. Do rozpakowania archiwum z Garlic OS możemy wykorzystać WinRara lub darmowy program 7-Zip. Wszystkie niezbędne linki znajdziesz rozwijając opis do tego materiału. Instalację obrazu CFW na karcie pamięci najlepiej wykonać przy użyciu baleny Etcher. Na stronce klikamy w Download Etcher i wybieramy instalator zgodny z naszym systemem operacyjnym. Kolejna niezbędna aplikacja to Mini Tool Partition Wizard, która pozwoli nam zarządzać partycjami na naszej karcie SD. Do ogarnięcia tematu wystarczy darmowa wersja. Ostatnia niezbędna rzecz to program FAT32 Format do przeprowadzenia formatu karty microSD. Ewentualnie można do tego zadania wykorzystać Rufusa lub zrobić to pod Windowsem, o ile będzie taka możliwość. Na pulpicie mam zgromadzone wszystkie niezbędne pliki. Do rozpakowania obrazu Garlic OS wykorzystam 7-Zipa. 7-Zip został uruchomiony. Zaznaczamy archiwum z Garlic OS, a następnie wybieramy Wypakuj. Aby nie szukać plików, najlepiej wybrać pulpit jako miejsce rozpaczkowania pliku. Klikamy OK i czekamy na zakończenie procesu. Proces zakończył się sukcesem, możemy zamknąć 7-Zipa. Na pulpicie mam katalog z obrazem custom firmware'u. W środku znajdziemy plik garlic.img, który za chwilę nagramy na kartę microSD. Nim to jednak zrobimy, musimy sformatować kartę pamięci w systemie plików FAT32. Uruchamiam aplikację FAT32 Format. W Drive wskazujemy na literę, pod którą przypisana jest karta microSD. U mnie będzie to F, ale trzeba tu zachować ostrożność, aby przypadkiem nie sformatować sobie innego nośnika danych. Teraz wybieramy Start i czekamy na zakończenie formatowania pamięci. Proces zakończył się sukcesem. Klikamy w Close, co zamknie aplikację. W tym momencie jesteśmy gotowi na instalację Garlic OS na karcie pamięci. W tym celu instalujemy balenę Etcher. Po uruchomieniu aplikacji w Flash from File wskazujemy na plik garlic.img. W
Select Target wybieramy formatowaną chwilę wcześniej kartę microSD. Klikamy Flash i czekamy na zakończenie instalacji GarlicOS. Instalacja zakończyła się sukcesem. Windows wykrywa kolejne partycje karty microSD. I pod żadnym pozorem nie formatujemy pamięci, ponieważ spowoduje to usunięcie custom firmware'u. Teraz możemy bezpiecznie wysunąć pamięć z komputera i na chwilę włożymy ją do Unbernika. Zobaczymy, czy firmware będzie startował na naszej konsolce. Teraz mamy pewność, że GarlicOS został poprawnie zainstalowany. Wyłączamy sprzęt i ponownie przechodzimy z pamięcią do komputera. Przed nami instalacja Mini Tool Partition Wizard. Wybieramy instalację darmowej wersji i klikamy Next. Dalej odznaczamy dwie opcje, nie będą one potrzebne i ponownie wybieramy Next. Cierpliwie czekamy na pobranie niezbędnych plików i zakończenie instalacji. Instalacja zakończyła się sukcesem. Wybieramy Finish, co powinno uruchomić program. Moja karta pamięci znajduje się na samym dole listy. Jak widać, ponad 100 GB nie jest przypisane do żadnej partycji. Aby to zmienić, klikamy prawym przyciskiem myszy na partycję w systemie plików FAT32 i wybieramy Move Resize. Chwytamy za suwak z prawej strony i przesuwamy go maksymalnie w prawą stronę. Po kliknięciu w OK, partycja FAT32 będzie za chwilę dysponować 118 GB wolnej pamięci. Klikamy w Apply i czekamy na zakończenie procesu. Partycja została zwiększona, możemy zamknąć aplikację. Na chwilę bezpiecznie wysuwamy naszą pamięć z komputera, następnie wkładamy do peceta oryginalną kartę microSD. Otwieramy partycję, na której znajdują się katalogi ROMs oraz BIOS i jeżeli chcemy przenieść piracką zawartość fabrycznej pamięci na nową, musimy skopiować wskazane dwa foldery. Do katalogu ROMs wrzucamy także nowe gry, które będziemy chcieli ograć na Unberniku. Robimy to dokładnie na takiej samej zasadzie, jakbyśmy korzystali z RetroArcha. Każda platforma ma swój folder i to tam umieszczamy wybrane pliki. Ja na pewno sprawdzę, jak na sprzęcie będzie działać Policenauts, jedna z najfajniejszych gier spod ręki mistrza Hideo Kojimy. Warto jeszcze zapoznać się ze skrótami klawiszowymi GarlicOS. Zdecydowanie ułatwi to obsługę nowego systemu operacyjnego. I jeszcze tak informacyjnie. Jeżeli chcemy korzystać z oryginalnego firmware'u oraz Garlica na nowej karcie pamięci, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby tak zrobić. Na stronie producenta znajdziemy plik instalacyjny, który pozwoli korzystać z tak zwanego Dual Boota. Plik instalujemy przy użyciu baleny Etcher, dokładnie w taki sam sposób, jak robiliśmy to na filmie z Garlikiem. I na dziś to tyle, jeżeli materiał się podobał i był przydatny. Motywująca łapka w górę oraz subskrypcja kanału, jak najbardziej mile widziana.